chodzi o rozwiązywanie życiowych problemów Polaków, którzy rzeczywiście przestali się czuć bezpiecznie, a z drugiej strony przestali mieć poczucie, że ta klasa polityczna, która jest, będzie w stanie rozwiązać ich problemy. No to problemy codzienne, problemy no życia codziennego, problemy z tym. Czyli jak rozumiem, widzowie patrząc na ten sam film, patrzą na posłów i mówią, dobrze, to zabieracie się do pracy, żeby w Polsce właśnie, żebyśmy postawili na nowym, żebyśmy wystarczająco byli silnym krajem, żeby nasze zarobki wzrosły, żeby gospodarka była silna. Jestem pewna, że Polacy chcą, żeby stawiać na nowe technologie, pewnie chcieliby mieć stałe zatrudnienie, chcieliby mieć ubezpieczenie, chcieliby mieć dostęp do lekarza. Bezpieczeństwo. I tu... No, ja to mam duże wątpliwości, ponieważ ten rząd, który zaproponował Prawo i Sprawiedliwość, jest masa sprzeczności i masa napięć. Mamy tam osoby, które mają bardzo różne wizje prowadzenia polityki, również polityki gospodarczej. Tak jak mówił pan redaktor o tym, że zaczynamy odchodzić od tego liberalizmu rozwiązanego w taki sposób z lat 90. No to bardzo ważna postać w tym rządzie jest jednak Jarosław Gowin, który jako żywo właśnie to rozumienie gospodarki reprezentuje. Czyli najprawdopodobniej pan Mateusz Morawiecki, który również mówi o deregulacji i który ma też jakieś bardziej liberalne podejście niż powiedzmy pan minister finansów Szałamacha, który z kolei... Szerokim frontem idzie Prawo i Sprawiedliwość. Czy da się wszystko pogodzić? Wydaje mi się, że tutaj jest stosunkowe stawki na lachy.